Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, na kanale Holinek. Słuchajcie, całkiem niedawno mówiłam wam, że po nowym roku basta. No i ruszyłam się w końcu. Dzisiaj weszłam na wagę. No i czas spełniać noworoczne postanowienia. Pewnie jak większość z nas. Jutro jeszcze dokonam dokładniejszego pomiaru i ustalę sobie dokładny cel. Trochę pracy jest, ale cel też jest. W związku z tym, kochani, idę sobie właśnie na przegląd asortymentu do Rossmana między innymi, bo wczoraj udało mi się kupić takie musy owocowe. I to jest świetna alternatywa na drugie śniadanie bądź podwieczorek. Właśnie w okresie zimowym, kiedy te owoce są takie, wiecie, no co my tam mamy do wyboru? Głównie mandarynki, pomarańcze, okej. Okay. Fajnie, jem je często, bo to witaminka C. Ale taki musik dobrze jest mieć w torebce, żeby nie sięgnąć po jakąś nieplanowaną przekąskę. Smakowałam pyszne, w dobrej cenie, z dobrym składem. W Rossmanie obok mojego domku już tych musików dzisiaj nie było. Podejrzewam, że ze względu na dobrą cenę. Więc mówię, dobra, idę na większy spacer. Będę miała dwa duże Rossmany i zobaczę, czy uda mi się tam to kupić. Jak widzicie, nie przeprosiłam się niestety z czapką, ale głowę ratuje mi kaptur. Gorzej z rękoma. Więc nie wiem, na ile mi to za chwilę wystarczy, że tak powiem, ciepła w moich dłoniach, bo powoli czuję, jakby mi ręka przymarzała do aparatu. Jest zimno, że na ten moment telefon wskazuje mi temperaturę chyba minus 7 stopni, a jest godzina blisko 17. Ale to już podobno ostatni taki mroźnawy dzień. Zobaczymy. Wczoraj i dzisiaj miał być taki najzimniejszy. Jest wtorek, słuchajcie. My planowo w piątek mamy jechać do Niemiec, ale zobaczymy jeszcze, jak będzie się klarowała sytuacja w tych Niemczech. Ale o tym to już sobie porozmawiam z wami chwilę w domu, bo jest zimno i rzeczywiście już widzicie, zmieniłam rękę, bo paluchy mi odmarzają. Dobra, idę na polowanie musików, ewentualnie jakichś innych promocji spożywczych, ale zdrowych. Wróciłam z mojego buszowania po sklepach. Udało mi się kupić kilka rzeczy w dobrej cenie, no bo teraz to po świętach zaciskanie pasa, ale z tego co wiem, nie tylko ja tak mam. Nie, żartuję, po prostu kupuję z głową i tylko to, co potrzebuję. A tak dzisiaj mi się trafiło dosyć dużo fajnych promocji, słuchajcie. Muszę chwilę jeszcze odtaić, bo na dworzu jest rzeczywiście dość mroźnawo, ale bardzo przyjemnie. Naprawdę, jak gdybym nie miała już zakupów w siatce, to pewnie jeszcze nogi poniosłyby mnie nieco dalej. No ale dobra. Dobra to, że 2 godziny, słuchajcie, w ruchu. Więc bardzo się z tego cieszę. Pokażę wam, co tam udało mi się wyrwać fajnego w promocji. Może i wy sobie coś zakupicie w dobrej cenie. Słuchajcie, wspominałam wam, że idę na poszukiwanie tych musików. Mówiłam o tych Złowicza. Takie musiki. Słuchajcie, one są w 3 smakach teoretycznie. Sernik z brzoskwinią, tarta porzeczkowa i szarlotka z cynamonem. Tartę porzeczkową już jadłam, szarlotkę z cynamonem też smakowałam. Kupiłam sobie jeszcze taki serniczek. W przyszłym tygodniu, jak będę dla was nagrywać vlogaska odnośnie utraty mojej wagi i ogólnie jak to zrobiłam, jakich zasad trzeba się tam trzymać, to zrozumiecie, że praktycznie codziennie jednym z posiłków jest zjedzenie owoców i ja się tego bezwzględnie trzymam i ważę sobie te produkty i jem. To naprawdę nie jest skomplikowana dieta, ale
alternatywnie, tak jak wspominałam, dobrze jest mieć jakiś taki zamiennik, albo wiecie, no lepiej zjeść coś, co ma tam blisko, nie wiem, 80 kalorii, 100 gram sobie tak z kawką po południu, niż porcję dakwasa na przykład, nie? Więc umówmy się, że to nie, produkty tego typu, one nie są w moim stałym menu, one są tylko jako taki wariant B w razie większej pokusy. A cena jest naprawdę bardzo fajna, bo jeżeli Wy albo Wasze dzieciaczki lubicie, to słuchajcie, w Rossmanie złoty 99. Normalnie kosztują 2,99, a te trzy smaki aktualnie w Rossmanie są za złoty 99, więc na pewno warto sobie coś takiego mieć. Mój młodszy syn bardzo lubi i często do szkoły bierze tego typu musiki, więc u nas na pewno się nie zmarnują. No i w Rossmanie jeszcze tam kupiłam krem do rąk. Mój starszy z kolei syn no ma taką przypadłość, że on suchość ma taką mocną dłoni i bez kremu do rąk to i powiem Wam, że najtańszy, najlepszy, a teraz jeszcze w promocji 4 zł, chyba 49 groszy, więc też bardzo, bardzo fajny, pięknie pachnie. Glicerynowy krem do rąk. Słuchajcie, jeszcze powiem Wam, że wieki nie byłam w Kauflandzie, mimo że mam do tego sklepu jakoś niedaleko. Na początku zniechęciłam się, jak wprowadzili te kasy samoobsługowe. Panował dość duży chaos, ciągłe, długie kolejki i to mnie zniechęciło. No ale dzisiaj będąc tam, mówię, dobra, dawno nie byłam, to sobie wejdę. Więc przy okazji kupiłam sobie w piekarni chlebek orkiszowy i gdybyście byli zainteresowani, bo ja na przykład w swojej diecie też będę to miała, no to są za 5,49 w dobrej cenie paróweczki tarczyńskiego 100%, filet z kurczaka i chyba filecik z indyka. Ja kupuję z kurczaka, bo my tak za indykiem nie przepadamy, więc 5,49 słuchajcie za dwupak. I co tam jeszcze w Kauflandzie? A, dzieciakom do szkoły też złotówkę tańsze, gdybyście chcieli, aktualnie są rogaliki 7 days, kupiłam czosnek, kupiłam chili w płatkach i kupiłam, słuchajcie, pierwszy raz, jeszcze nigdy nie miałam, przyznaję się, ocet ryżowy. Jutro mam w planie zrobić bardzo polecane przez wielu danie, które znajduje się co prawda w przepisie na Thermomix, ale myślę, że bez większych przeszkód będzie można je zrobić również bez tego urządzenia. Ugotuję tą potrawę z Wami. To się nazywa kurczak po koreańsku. To są takie smażone skrzydełka, tam w płatkach chili z sezamem. Podobno rewelacja. Nie wiem, ja jeszcze ich nigdy nie robiłam, ale naprawdę wiele osób wielokrotnie mi to danie polecało i stwierdziłam, dobra, jest jeszcze mój mąż chwilę, więc bardziej dla chłopaków zrobię, bo ja już chyba, słuchajcie, wrzucam ten tryb jednak zdrowego żywienia, a te skrzydełka, one tam widziałam w przepisie, będą się smażyły na głębokim tłuszczu. Może posmakuję jedno, tak dla zasady i mi to wystarczy. W Lidlu my uwielbiamy twarożki wszelkiego rodzaju, te wiejskie. My akurat bardzo lubimy ten taki twarożek wiejski, lekki. Nie było go. Był taki zwykły, naturalny. Złoty 49 i złoty 59. Dobra cena na twarożki. I słuchajcie, od kilka dni temu, jak byłam w Pepco, to wyhaczyłam sobie, ponieważ ja już dosyć długo polowałam nad jakimiś fajnymi pojemniczkami, które będą fajnie sprawowały się w szafkach, będą jakby ze sobą kompatybilne. To znaczy, wiecie, no znalazłam coś takiego, że jak położę jeden na drugi, na przykład taką piramidkę, o, to wiecie, one mi się będą, że tak powiem, trzymać siebie. O, one wręcz mają takie, wiecie, sztywno się trzymają. Będą przezroczyste, będą praktyczne, będzie można stawiać jeden na drugim, będzie widać, co w nich jest. Wczoraj tak sobie weszłam, kupiłam dwa, wrzuciłam już tutaj mak sezam. Dzisiaj dokupiłam jeszcze jeden. One są po 6 zł, gdybyście byli zainteresowani. O, takie zobaczcie, pokażę Wam troszkę bliżej. Po 6 zł, słuchajcie, klapeczką taką
się otwiera. Ja sobie zaraz to wyczyszczę, ale kupię jeszcze chyba co najmniej ze 3. Bo to tak fajnie można ustawić. Dużo rzeczy nam się zmieści, jest przejrzyście i wydaje mi się, że to będą bardzo, bardzo praktyczne pojemniki. Gdybyście potrzebowali mieć nieco większy niż ten, bo ten ma, słuchajcie, jaki on jest duży, 770 ml. Jest chyba też taki sam, ale litrowy, za 10 zł. I chyba taki litrowy się zastanawiam, czy sobie nie kupić na sól. Najpierw zobaczę, czy tutaj wejdzie kilogram soli. Jeżeli nie, no to będę kupowała sobie ten większy, ale uważam, że bardzo, bardzo fajne są te pojemniczki. Zobaczcie, o, super. Jeden drugiego się trzyma. Nie wiem, jak Wy macie, ale ja w szafkach mam porozkładane, aby mi się tam nigdy żadne mole spożywcze nie zalęgły. Mam porozkładane liście laurowe i powiem Wam, że od czasu, kiedy miałam przypadek, że jakaś mynda, że tak powiem, mi się tam, słuchajcie, gdzieś tam zalęgła i musiałam całą szafkę wyrzucić, mąk i tak dalej, kasz i tak dalej. Zaczęłam wkładać zawsze na 2 półeczki, każde mam położone liście laurowe 2 i mam spokój. Od tego momentu nie zdarzyło mi się nic, co by weszło mi. Oczywiście gdzieś tam, wiecie, jak kupujemy mąkę, to może się zdarzyć, że my już to coś, tego gada, przyniesiemy w tej mące do domu. No i chyba wtedy nie ma już, zmiłuj się, on się, że tak powiem, rozsieje albo w tym opakowaniu, czyli w tej torebce już, albo potem w przezroczystym, ale ja i tak uważam, że wtedy już jest cała szafka do dezynfekcji, więc rozkładam sobie te liście laurowe. Dobra, kochani, zrobiłam taki szybki przegląd, taki mały haul zakupowy, tak zwany. Może coś sobie gdzieś tam skoczycie, kupicie. Promocji jest naprawdę sporo, ale ja jeszcze nie ukrywam, że po tych świątecznych zakupach mamy wypchany zamrażalnik i moim celem jest sukcesywnie go opróżniać. Mam na pewno pomrożonych trochę filetów z kurczaka, jeszcze ryb, więc na pewno będę sobie ten mój zamrażalniczek sukcesywnie czyścić. Kochani, ja jeszcze pokrótce chciałam wrócić do tego zagadnienia naszego piątkowego wyjazdu. W związku z tym, że pewnie doskonale wiecie, jak sytuacja w Niemczech jest niestabilna, jeśli chodzi o przejazdy, w związku z strajkami rolników, które mają trwać cały tydzień. Słuchajcie, właśnie dostaliśmy info, i to już jakiś tam screen ktoś wrzucił, bo my jesteśmy na tych wszystkich grupach tam przejścia graniczne i tak dalej. Zawsze jak jedziemy, to sobie tam czytamy, czy nie było jakichś wypadków, korki i tak dalej. No i tam już wpłynęła informacja, że właśnie w czwartek ma dojść do strajku na przejściu w Kołbaskowie. W związku z czym pewnie będzie utrudniony przejazd. No i my mamy jechać co prawda w piątek. Ale no, sytuacja jest bardzo niestabilna, a powiem Wam, że patrząc na to, co się tam działo wczoraj, my musimy praktycznie przelecieć całą górę tam na Hamburg, troszeczkę odbijamy, lecimy na północ Niemiec, no to właśnie mieliśmy takie różne sceny, że tak powiem, przesłane filmikowe, że jak wyglądał na przykład strajk właśnie w Hamburgu, czy tam w okolicach Hamburga, no to tam dochodziło nie tylko do blokady takiej, wiecie, że rolnicy wyjeżdżali, blokowali drogę, nawet jak była policja czy coś, to oni się tam nie szczypali, pas zieleni, czy tam zjeżdżali bocznie i mijali te radiowozy, mało tego, oni tam na ulice, czy to ekspresowe drogi, wysypywali normalnie, wiecie, ziemię, żeby... Strajk to strajk, wysypali ziemię i odjechali, a droga była zablokowana, ile jechali dalej, więc no grubo, grubo się tam dzieje. Nasi rolnicy też w programach tutaj już naszych informacyjnych mówili, że się do tego strajku przyłączyli, o ile się nie mylę, już teraz Wam nie powiem, na jakiś tam z granic właśnie naszym chodzi o ten skup zboża z Ukrainy, więc... Kurczę, te państwa Unii Europejskiej no, zaczynają się buntować przeciwko tej polityce, no bo ile można, nie? Ile można pomagać? No jest jakaś granica, my wszyscy ledwo przędziemy, więc
No, trochę nerwowo tym razem, jeśli chodzi o ten wyjazd. Ten tydzień, no nie dość, że się okazał, że jakby ze względu na troszeczkę na warunki pogodowe mu mąż nie miał przyjeżdżać, ale jeszcze potem dzwonił do niego szef i mówił, że właśnie ze względu na te strajki lepiej, żebyśmy sobie spokojniej przejechali tydzień później. No ale rolnicy w Niemczech zapowiedzieli wczoraj, że te strajki mają potrwać właśnie tydzień. Pytanie, czy jeszcze w weekend? No zobaczymy, będziemy śledzić na bieżąco, nie chcielibyśmy się też władować w jakiś taki korek. Wiecie, my naprawdę przez te Niemcy musimy sporo jeszcze przelecieć, że tak powiem, bo 600 kilometrów, więc no możemy napotkać na różnych odcinkach drogi różne nieprzewidziane, że tak powiem, postoje, ale jakby no w pełni popieramy to, że rolnicy walczą o dobrobyt, bo warzywa w ogóle są strasznie drogie. Wiecie, oprócz tego, że strajkują rolnicy, do nich przyłączyli się jeszcze spedytorzy, bo ten transport w Niemczech czy do Niemiec już właściwie jest nieopłacalny. Jeszcze do tego strajku dołączyła się kolej, więc tam w ogóle dzieje się. Dzieje i ja myślę, że no to nie idzie w dobrą stronę. Że to nie tylko się skończy na Niemcach, słuchajcie, więc oby nie, ale no każdy z nas gdzieś ma jakieś granice, prawda? No i to się odbija przede wszystkim na nas wszystkich, więc to nie tylko, że rolnikowi się nie opłaca uprawa ziemi, bo będziemy płacili krocie. Na przykład w Niemczech kolosalnie drogie są ziemniaki i mój mąż tam teraz no, je sporo mniej tych ziemniaków niż kiedyś, ale na przykład no często bywało tak, że on sobie jak jechał z Polski samochodem, to sobie tam jakąś tam ilość zabierał na początek i wydawało się to nieco komiczne, żeby aż takie rzeczy sobie czasami pakować, ale powiem Wam, że patrząc na ceny, to naprawdę ceny są straszne, więc drożyzna jest wszędzie. Dobrze, kochani, no jak będzie, zobaczymy. Jutro jest środa, jutro bierzemy się za przyrządzanie kurczaczka po koreańsku, a będziemy to robić razem. Witam Was, kochani, w dniu kolejnym. Tak jak zapowiedziałam, będę robić za chwileczkę skrzydełka po koreańsku, to znaczy kurczaka po koreańsku. Z tego przepisu można rzeczywiście zrobić i skrzydełka, i pociąć fileta na takie 2-3 cm kawałki. I również też można zrobić sobie zamiast skrzydełek filety. Ja już sobie produkty potrzebne do zrobienia tej panierki, bo to będzie jakby pierwszym etapem tej potrawy, przygotowałam, żeby jakoś zbędnie nie przedłużać tego filmiku. Oczywiście mój przepis będę robiła z Thermomixem, ale myślę, że bez większych przeszkód można sobie to danie przygotować bez tej maszyny. Kochani, a więc do naczynia miksującego włożyć 2-3 ząbki czosnku. Ja włożę 3, bo mam takie mniejsze. 10 g korzenia imbiru świeżego, pokrojonego w 2-milimetrowe plastry. Ja już również sobie ten imbir przygotowałam. 5, 6, 7, 8, no dobra, 9. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego, czyli to zmiksować. Trzy sekundy, obroty 8, będzie głośno. Składniki zgarnąć kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego i czynność powtórzyć, czyli jakby zmiksować dwukrotnie. Kochani, po dwukrotnym zmiksowaniu to wygląda mniej więcej tak, czyli nie ma problemu, żeby to na przykład zrobić sobie, rozgnieść ten czosnek i ten imbir w moździerzu. Następnie 70 g mąki pszennej. Mamy mąkę. To będzie panierka do tych naszych. Ja mam akurat skrzydełka. 18, 30, 53,
66, 8. Dobra, mamy 70 gram mąki pszennej i teraz mamy 20 gram skrobi ziemniaczanej lub skrobi kukurydzianej. Ja mam ziemniaczaną, więc dajemy ziemniaczaną. 20 gram. No jeszcze, jeszcze. No dobra, mamy 20 i łyżeczkę proszku do pieczenia. Łyżeczka proszku jest. Jedna, dwie łyżeczki soli. No to jak mamy jedna, dwie, to damy tak z półtorej. Tak i tak. Jedna czwarta łyżeczki pieprzu czarnego mielonego. No to z pieprzem to już tutaj tak na oko polecimy. Okej. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego i pewnie to będziemy sobie mieszać. 5 sekund, obroty 3. Przełożyć do dużej miski. Na pokrywie naczynia miksującego postawić miskę z panierką. 100 g skrzydełek z kurczaka pokrojonych na kawałki. Tylko grubsze i środkowe części lub 700 g piersi z kurczaka pokrojonej na 3 lub 4 cm kawałki, wymieszać, odstawić. Czyli cała ta mikstura, którą właśnie zrobiliśmy, ją przesypię do dużej miski, tak? Czyli to jest taka mąka z imbirem, z czosnkiem. Wsypię to do dużej miski, do tego dam moje skrzydełka i one będą już opanierowane. Dobra, skrzydełka mamy już opanierowane i teraz robimy sos do naszych skrzydełek. I tak, 5 ząbków czosnku mamy. Następnie 10 g korzenia imbiru świeżego pokrojonego w 2 mm plastry. Mamy imbirek. Tak mi ten imbir pachnie, a skończył mi się do tej potrawy, że skończę robić skrzydełka i idę po imbir i piję herbatę z imbirem. Dobra, następnie założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego i pewnie ta sama czynność będzie, czyli miażdżenie tego. 3 sekundy, obroty 8, lecimy. Składniki zgarnąć kopystką na dno. I czynność powtarzamy. Czyli kochani, spokojnie można, uważam, to zrobić w moździerzu na przykład, rozgnieść. Pięćdziesiąt gram cukru trzcinowego i 30 do 60 gram octu ryżowego. Nie wiem, nie robiłam tej poprawy. Dam tego octu z 50 gram. Dobra, 49. 60 gram miodu.
Czy to będzie pewnie taki sosik, coś słodko-kwaśne. Zobaczymy. Mam akurat miód płynny. Dobra, 60 gram. Dobra, mamy 60 gram miodu i 30 do 50 gram koreańskiej pasty chili lub pół łyżeczki do łyżeczki suszonych płatków chili. Ja kupiłam wczoraj chili w płatkach i to dam. Nawet nie wiem, jak wygląda koreańska pasta chili. Nie mogłam czegoś takiego znaleźć. Nie będę ryzykować chyba z całą łyżeczką takie 3/4 dam. Dobra. 30 gram keczupu. Dobra, 25, mamy 30 gram i kochani 15 gram sosu sojowego. Dobra, sos sojowy 15 gram. No dobrze, że wczoraj kupiłam, bo tak myślałam, że już mi nie starczy. Mamy sosik sojowy, 15 gram oleju sezamowego lub oleju zwykłego. Ja daję olej rzepakowy. Zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego nałożyć koszyczek. Czyli to, co teraz tutaj zrobiliśmy, będzie nam się dusiło przez 10 minut. I teraz tak, kochani, w czasie, kiedy Thermomix dusi nam ten sosik, podpowiada nam, aby na patelni rozgrzać olej, kawałki kurczaka, te opanierowane, kłaść tak, aby nie były ze sobą sklejone. Smażyć 5-10 minut od czasu do czasu obracając, aż kurczak nabierze złoto-brązowego koloru. Za pomocą łyżki cedzakowej przełożyć kawałki kurczaka na papierowe ręczniki i odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Czyli ja rozgrzewam tłuszcz. Zaczynam smażyć kurczaczka, bo sosik, który nam się robi w Thermomixie, my tym sosikiem tego kurczaka polejemy. Ja jeszcze do tej potrawy ugotowałam ryż i te skrzydełka w tym sosie, czyli kurczak po koreańsku, moi chłopcy zjedzą sobie z ryżem.